Dzień dobry, cześć, witajcie moi drodzy, Marcin Zarzycki z tej strony. Słuchajcie, no, miałem wyjazd w weekend i potem jeszcze roadshow wczoraj w poniedziałek. Zresztą w Lublinie było super. I oderwałem się dosłownie na kilka dni od jakichś newsów, informacji. I to, co wczoraj mnie zastało, co przeczytałem, no naprawdę jest przerażające. Tematów jest dość sporo, natomiast zacznę od takiego, który jest może najmniejszym z nich tak naprawdę, ale mnie osobiście dotykającym tak troszkę zawodowo. A mianowicie, moi drodzy, okazuje się, że Polski Ład jednak był wielkim sukcesem. Wszystko się jednak udało. I to na tyle się udało, że urzędnicy odpowiedzialni za wprowadzenie Polskiego Ładu dostali premię. Premię w łącznej wartości blisko 4 milionów złotych. No, powiedzmy szczerze, moi drodzy, te pieniądze im się po prostu należały za dobrze wykonaną robotę, za fantastyczne ustawy, za to, jak cudownie i fantastycznie przebiegły prace nad Polskim Ładem. No ale to nie jest tak jakby koniec tematów weekendowo-poniedziałkowych, no bo zaraz potem czytam tak. Po pierwsze, premier Morawiecki obraża Norwegów, z którymi zaraz mamy negocjować kontrakt na dostawę gazu, mówiąc, że pośrednio to żerują oni na wojnie. Po drugie, znajomi, osoby z kręgu premiera Morawieckiego, słuchajcie, idą do banku BZWBK, biorą w banku BZWBK kredyty na zakup nieruchomości od tego banku, które następnie będą temu bankowi wynajmować. No, interes życia, troszkę nieładnie to pachnie, muszę przyznać, natomiast premier mówi, że Bank Santander, czyli następca BZWBK, wydał oświadczenie, w którym powiedział, że wszystko jest w porządku, więc dla premiera sprawa jest generalnie zamknięta. No fantastyczny temat, wydanie oświadczenia generalnie temat zamknął. Jakby w każdej sprawie tak można było być, ja sobie wyobrażam, że idę, mam spór z organem podatkowym, gdzieś tam VAT nie zapłacony, cokolwiek i mówię, drogi organie, ja tu wydaję oświadczenie, że wszystko było w porządku. Organ mówi, dobra, sprawa jest zamknięta. No skandaliczna, słuchajcie, historia. No ale to nie koniec, bo jednocześnie w niedzielę koszty kar za izbę dyscyplinarną, które Unia na nas nakłada, przekroczyły 200 milionów euro, czyli blisko, kochani, miliard złotych. Jak sobie pomyślimy, co można by zrobić za miliard złotych w tym kraju, ile żłobków, przedszkoli postawić, ile posiłków w szkołach zafundować, no nóż się w kieszeni normalnie otwiera. No ale to nie koniec. Co dalej? Mateusz Misiewicz zatrzymany za jazdę po pijaku w Austrii. No nie da ten człowiek o sobie zapomnieć. Kiedyś wódkę produkował, może za mocno tej wódki swojej spróbował. A brat Patryka Jakiego skazany za posiadanie narkotyków. No słuchajcie, weekend po prostu, weekend marzeń. No a na koniec, najgorzej niestety, okazuje się, że Mbappe zostaje w PSG. Co moje serce jako madrytisty już kompletnie złamało. Miłego tygodnia, kochani. Cześć.